Witam, dziś kolejny odcineczek. Będziemy działali sobie z 386, gdyż 386 uległ poważniejszym awariom. Padł niestety tutaj dysk, który był zamontowany. No, miał troszeczkę lat, więc miał prawo. Tutaj 386 przechodzi lekką metamorfozę. Przy okazji sobie jeszcze będę tutaj dzisiaj nagrywał filmiki na VHS-y. Później będę Wam pokazywał odcinek, jak już mam finalnie przygotowane programy i jak u mnie wygląda w tej chwili zgrywanie na kasety wideo z różnych formatów, ale to wszystko Wam pokażę. W dzisiejszym odcineczku będziemy się skupiać na 386, żeby go znowu doprowadzić i można było wrócić do przeszłości z grami i z różnymi innymi fajnymi rzeczami. Także dzisiaj zajmujemy się 386. Następny będzie wymiana, kolejny dysk padł w Pentium 4, ale to, tak jak mówię, wszystko po kolei. Dzisiaj zajmujemy się 386. Ja sobie tylko włączę do nagrywania Terminatorka, bo sobie robię kolekcję na VHS-ach. Terminator specjalna edycja i część pierwsza Terminatora specjalna edycja i część druga Terminatora specjalna edycja, także zostańcie chwilę ze mną. Ja sobie tylko to podłączę i już działamy przy 386. Dobra, czyli na pierwszy rzut idzie Terminator jedynka. Tylko muszę sobie, słuchajcie, znaleźć, gdzie ja go umiejscowiłem. Teraz mam tak fajnie zrobione, że momencik, czekajcie, ale video, X videos, ale nie, jest tutaj DVD PAL i jest Terminator wersja reżyserska, już ma zintegrowane napisy. Widzicie, jest, nie wiem czy widzicie, jest zachowany format 4:3. To co Wam kiedyś pokazywałem, że to jest bardzo istotne. Napisy są już wgrane. Także format jest przygotowany odpowiednio na VHS-ie, ale zobaczymy to na telewizorze Sony. Także już dajcie mi chwilę, bo muszę go jeszcze przekopiować. Zaraz znajdziemy jakiegoś pendrive'a i sobie go przekopiujemy. Ja Wam wszystko z czasem pokażę. Oczywiście wziąłem i już mam opanowane, jeśli chodzi o formaty, pojemności. Wyślij do dysk USB, gdyż ten dysk USB będzie wykorzystywany tutaj w odtwarzaczu DVD, tylko że nie wszystkie mi chcą działać pendrive'y z moim odtwarzaczem DVD, ale myślę, że nie będzie tak źle i będzie śmigał. Weźmy i możemy, a nie, włączony był telewizor, co ja robię, czyli możemy włączyć VHS-a, możemy włączyć DVD i zaraz będziemy działali. O, wyłączyłem sobie jednak ten telewizor. Przecież powinien być włączony. Tylko że musi się przekopiować na pendraka i już. Aha, tutaj mam jeszcze Gwiezdne Wojny. To możemy wyciągnąć. No. I zaraz będziemy, jak tylko będzie gotowy, to włączamy i bierzemy się za 386.
Trzeba było wziąć, setup disk 2. Teraz mam o tyle fajnie, że wszystko robię sobie z obrazów DOS-owskich, więc używam tylko i wyłącznie dyskieteczek. I jak dawno, dawno temu w odległej galaktyce, może ja tą ściereczkę wezmę do przecierania. No i działam. Tutaj za chwilę Wam pokażę. Jest już dysk na szufladce. Bardzo ładnie. Niestety kombinowałem, żeby podpiąć dwa kontrolery dysków 386, żeby można było dodatkowy dysk podpiąć, ale niestety nie udało mi się to zrobić. Nie wiem, bo z dwoma kontrolerami to po prostu działać nie będzie. Wychodziły herezje, komputer się wieszał i nic z tego nie było. W każdym bądź razie, no jak próbowałem podłączyć drugi komputer i odpaliłem, znaczy drugi kontroler i odpaliłem komputer, to było także kosmos. No ale tutaj zobaczymy, jak muszę zainstalować tutaj sterowniki do karty graficznej, karta muzyczna, no wszystko musi być, mysz, wszystko, także to trochę zejdzie. To oczywiście nie będziemy tutaj czekać, ja jeszcze w międzyczasie Wam pokażę z tym Terminatorem, jak ja to nagrywam tutaj na TV, ale to chwila, moment, bo musi się zgrać. Już się prawie zgrał pendrive. Także już zaraz będziemy działali. Tu mi idą jakieś głupoty najgłupsze. Według mnie najgorsza część z obcego. Ale to też przygotowywuję sobie do pewnej obróbki. Z tym, że to już nie na VHS, gdyż ten film oczywiście na VHS-ie, no już nie było go. Nie był wydany. Na razie będę sobie wgrywał to, co było na VHS-ach, co się jeszcze znajdowało. Dobra. Ten się przegrał. Pędraczek możemy wziąć, włożyć do DVD. Zamkniemy. Mam nadzieję, że coś widzicie. Znalazł USB. I teraz zobaczcie, jak będzie się prezentował film nagrany, skonwertowany przeze mnie. O, z tym, że tak jak mówiłem, nie wszystkie pendrive'y chcą działać, więc będę musiał się wziąć i przełączyć na płytę, ale to muszę ją nagrać, więc znowu chwilę potrwa. Ten pendrive no disk, ale tego pendrive'a widzę, że odtwarzacz mi nie widzi, to znaczy nie chcę filmu odtworzyć. No czasami tak bywa, no więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wziąć i nagrać na płytę wielokrotnego użytku, no i jedziemy z koksem. Dobra, tam się film nagrywa na płytę wielokrotnego użytku. Tutaj mamy komunikat, że możemy wyciągnąć wszystkie dyskietki i możemy odpalić go, ponownie zrestartować. Jest zainstalowany DOS na razie. Na razie zainstalowaliśmy DOS-a. Wypadałoby za chwilę sobie znaleźć jakieś sterowniczki od Norton Commanderka. Bo mamy na razie goły systemik, więc jak jest goły systemik, to Norton dysk trzeci, dysk drugi, dysk pierwszy. Czyli sobie zrobimy tak. Zrobimy sobie A. Nie dam rady mieć tak klawiatury do tyłu. A dwukropek. Zrobimy sobie setup. To install MS Disk 1. Wow. Dir. No to jest Norton. A, install nie setup. Inny
Install. Jeszcze jedno E. L. No i powinno nam teraz ładnie się zainstalować Norton Commander, bo on jest jednak wygodniutki do instalowania pewnych rzeczy. Kolor. Damy sobie oczywiście, że kolor. Damy sobie kontynuuj. Pełna, dostosowana instalacja, zakończy. A damy sobie pełną. C. Norton Commander. Boże, jak mi się przypominają zajebiste czasy, kiedy to człowiek instalował takie Norton Commander 5.0. No to pięknie. Dobra, to się zainstaluje i widzimy się za chwilę. Dobra, Norton się zainstalował, to mamy teraz iść, uruchom ponownie, idź do programu, zakończ instalację. No to może weźmiemy to, damy uruchomić ponownie. Chyba, nie? Tak będzie najlepiej. Jednak wejdź i wyjdź. Robi robotę. Starting MS-DOS. Testuję pamięć. Na razie nie mamy CD, nie mamy myszy. Zrobimy sobie CMD, NC. MC. No i moi kochani, Alt-F1. Mamy dysk C. I jesteśmy przygotowani do dalszej zabawy, do muzyki, znaczy do grania, do trzeba zainstalować. Czekajcie, ja sobie tu jeszcze przejdę. Musi być tak, musi być karta muzyczna, musi być CD-ROM, musi być mysz. Więc muszę sobie, chociaż zaraz, dyskietki sobie wyrobiłem, to sobie od razu muszę schować. Gdyż mam pełną mouse i CD-ROM, ale mam też gdzieś, aha, tutaj są dyskietki z DOS-a. No to musi być wszystko porządeczek zrobione. To nie może być tak, że tutaj mam moje magiczne pudełeczko i jedziemy. No to co? Mouse. Czy sobie weźmiemy drivers mouse i CD-ROM? Czyli tak, zrobimy sobie Alt-F1. Drivers. Aha, tylko że nie mam podłączonej myszki. Momento. Już tutaj zobaczymy. Bo myszę żeśmy znali. Aha, nie mam przykręconego tego kontrolera. Kurde, w mordę. Jak to je. Kurde, blat. Dobra, wciskamy to. Huh. Zaraz, bo muszę mieć jakąś podkładkę. No i właśnie. I mysz nie działa. Kurwa mać. Mimo że go zainstalował, kom jest wyjebany. Zaraz wam coś pokażę. Tutaj ten kom nie styka. I trzeba by było wziąć i wymienić. Wypierdolić to, podpiąć to z innego sterownika. Bo jak tutaj zobaczycie, gdzie ja mam tą mysz? Widzicie? Mysz w ogóle nie chodzi. Dobra, działamy. Tylko żeby to wypiąć, to ja bym dla pewności, dla bezpieczeństwa wziąłbym i bym to wyłączył. Może teraz dla pewności. Sorry, Gregory. Trzeba to stąd wyciągnąć, bo on i tak jest. Aha, to jest to tutaj. Czekajcie, ja to wezmę i odepnę jeszcze z zasilania. Gdyby się miało coś w tym komie,
Coś w tym komie jest nie tak. I on, słuchajcie, no jeszcze może być. I jeszcze może być to, że zjebała się mysz. Dobra. To by trzeba było... Kurwa, nie mam żadnych kombinerek. Nie mam żadnych kombinerek, momento. Znalazłem coś takiego. Czy to nam się uda? To jest za cienkie. A właśnie. O, poszło. Poszło. Poczekajcie, bo nie wiem. No, może będziecie coś lepiej widzieć. Ja ostatnio oglądałem filmik, gościu fajnie nagrał, ale nagrywał pod słońcem. I akurat nie były to ważne rzeczy dla mnie, które mnie interesowały. Boże, to nie to, to patrzcie się. Co mnie interesowały, ale niestety nie mogłem nic tam zobaczyć. No to skoro wy tutaj... Czekajcie, to musimy... O! Kom wyciągnięty. No niby... Nic mu nie jest, no. Dobra, chodź tam. Wypniemy sobie... Wypniemy sobie następny. Z innego. Dobra, mamy już inny kontroler. Popatrzcie się też z X-em. Czy to ma jakieś znaczenie? Tak. Odwrotnie. Czekajcie, jak ta mysz idzie? Byłby ja, jak gdyby się myszka zrypcyła. Tak idzie. No to dobra, zapniemy go. O kurwa mać. Czemu to tak się zepsuło? No nie. A, no przecież wiadomo, przecież te śrubki są odpięte. Ty głupi jesteś. Oj, Boże, człowieku. I teraz... Dzisiaj może być długi odcinek, bo tak próbuję. Ostatnio miałem małą przerwę, niestety byłem w szpitalu. No niestety. O. Nic nie widzicie, ale tam gówno jest do patrzenia. Także czekajcie. Kombinerki byłyby lepsze, ale nie chcę mi siedzieć na dół. O, to jest za cienkie, to jest do czego innego. No, ale się... Dobra. Nie lata, i tak trzeba wymienić całą tą. I teraz... Chodźcie tu bliżej. Gdzie jest jeden? Żeby było czerwone. Jeden jest tu, czyli... Czerwony idzie tak. Oczywiście nic nie będziecie teraz widzieć, bo moja graba zasłania, ale ja tu coś patrzę. O, pyk. Kurwa, ten też jest krzywy. O nie, powinien być dobrze. To stąd weźmy. Może bym jeszcze wziął i przykręcił ten kontroler, bo coś on mi się nie podoba. Patrzcie się, jak jest, kurwa, pokrzywione to. Aj. Oprostowałem to kiedyś ładnie. O. Dobra, będzie. To będzie. Teraz weźmiemy i... Sorry. Weźmiemy i podepniemy mousa pod koma. Dobra, podpięty. Podpięty.
Dobra, podepniemy jeszcze grafikę może. No i zobaczmy. Aha. Włączamy jeszcze kabel zasilania. Co jest, kurwa? Kurwa, zjebało się coś. Ja pierdolę. Chłopie, coś się zrobił. Jednak to już jest stare. I to już nie, kurwa, nie chodzi. Tak jak należy, widzicie, znowu się dysk nie odpalił. Znowu jest, kurwa, problem. Chyba, że... No ale to przecież... Miało być... Już dobrze jest przypięte. Tu jest jedynka, uwierzcie mi na słowo. Przepniemy jeszcze raz. Podszedł, zaskoczył. Sukinsyn. Coś się pojawiło, starting MS-DOS. No, nie chcę zaskakiwać za pierwszym razem. Dobra, weźmiemy klawiaturę. Wpiszemy CDNC. NC. Mamy Norton Alt F1 C. Przeskoczymy. Aha. Wyciągnąłem stację dyskietek. Driver. Mouse. COM1. No to jest chyba COM1, nie? Chuja. Nie działa. Nie działa. Jebana w dupę mać. No, sorry. No mówię, to już jest stare i odmawia wszystko posłuszeństwa. Dobra. Nad myszą się będę musiał zastanowić. Jest to uniwersalny sterownik DOS-owy, więc to nie ma znaczenia, co to za mysz. A mysz jest jakaś Mitsumi, czy Kubuś wie co, ale słuchajcie, dobra. Przenosimy się na chwilę na sprzęty DVD. Dobra. Weźmiemy płytę. Mam tutaj informację, że zakończyło się nagrywanie powodzeniem. Podłączmy to, wyciągnijmy tego ciula. I zobaczmy, czy z płyty Terminator nam odpali. Już widzę, że nie ma najmniejszego problemu. Widzicie, jest ekran taki, jak powinien być. 4:3 zachowany. Gdzie jest pilot? Tu jest pilot. No. I teraz w takiej jakości i w rozmiarze 4:3 z napisami już wtopionymi w film, bo ja już od razu sobie robię takie coś.
Widzicie, jaki piękny film klasyk do kolekcji. Tylko go trzeba wrzucić na ten oto magnetowid, przepuścić go, znaczy przegrać go na taśmę i jest. Da się, ale poświęcę na to odcinek specjalny, pokażę Wam, które programy, jak wykorzystuję, jak scalam, jak zgrywam, żeby pliki się na przykład 7 giga zrobić go po prostu gotowego do przegrania na VHS. Dobra, tutaj mamy, to Wam pokazałem, idziemy z powrotem do 386. Nie będzie na razie myszki, chociaż kurde, potem w gierkach jest myszka potrzebna. Nie mam kontrolera już, żeby wymienić kontroler, ale dobra. Ja się biorę za zgrywanie różnych rzeczy na dyskietki i będziemy się widzieć, jak już będę miał wszystko gotowe, bo nie będę Was zanudzał. I w takim razie co? No ja się biorę do roboty. Tu jeszcze w takim skrócie pokazuję. Muszę sobie zainstalować kartę muzyczną, kartę dźwiękową. Jest to Sunblaster 16. Tu mam oryginalne sterowniki do tej karty przez producenta. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć instalację. Begin installation. No i co? No i mamy dysk fizyczny 244 mega. Zainstalowałem większy dysk, gdyż no tamten był 80, ale ma małe problemy z odpalaniem. Coś się stało przy zasilaniu. No ale dajemy tutaj, dajemy sobie Sunblaster 16. Zostaną utworzone pliki i różne dyrektywy. No i co? No i jadę z koksem. Instaluję to, fajnie się przypominają lata 92. 93, jak się człowiek jarał takimi właśnie instalacjami DOS-owskimi. No jest fajna, fajna rzecz. Zainstalujemy kartę i zaraz będziemy patrzeć, czy instalacja przebiegła pomyślnie. Powiem tylko tyle, że to są fajne, oryginalne dyskietki, w sensie oryginalne obrazy dyskietek instalacyjnych. Nie są to zgrane, gotowe na przykład na płytach CD. Jak wcześniej używałem, wtedy wychodziły błędy, nie było to tak jak należy, natomiast tutaj myślę, że będzie to zupełnie inaczej wyglądało i będzie po prostu działać bez żadnych problemów, bez żadnych zakłóceń, bo wcześniej miałem zgrywane z internetu, ściągałem sobie pliki gotowe, całe, nie było to podzielone tak jak tutaj na dyskietki, tylko był cały plik, no i się robiła instalkę z CD-ROM-u. No nie wychodziło to tak jak ma być. Tutaj myślę, że będzie lepiej, gdy instaluje się oryginalne oprogramowanie tak jak to miało wtedy, jak to wtedy wyglądało, czyli z dyskietek do konkretnej karty, tak jak to dawał producent. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Właśnie poprosił o dysk drugi. No i dalej cierpliwie czekam. Jest to jakaś magia. Jednak jak patrzę na ten monitor, to przypominają się, tak jak mówiłem, stare, dobre czasy. Kiedy nie było to wszystko takie proste, jak dzisiaj, dzisiaj się samo instaluje, wtedy trzeba było troszeczkę wykazać chęci. Gdzieś robi się wszystko samo. Wtedy było inaczej. Czy lepiej, czy gorzej? Kwestia gustu. Mamy tutaj informację, że się wszystko zainstalowało. Trochę ekran jest kciulowy na ekranie, znaczy w kamerze telefonu, ale dajemy adresy, nam zapisał, dajemy yes. I mamy Sunblaster, jak widzicie.
zainstalowane. Press any key, one moment. Zapisał nam w autoexecu. Press escape key if you don't have Microsoft Windows 3.1 installed on your system. No, czyli nie mam zainstalowanego. Ciepamy escape. Mamy tutaj, że zapisaliśmy w autoexecu i w configu zapisał się karta muzyczna. Dajemy any key i dajemy exit. Please reboot your system. Wyciągniemy sobie dyskietkę. Ciśniemy sobie spację. A, ale to nic. Damy sobie C. No i mamy Sound Blastera 16, jak widzicie, jest zapisane, wszystko jest i teraz by wypadało zrobić, co? Wypadałoby zrobić test karty muzycznej, ale test karty muzycznej będziemy mogli sobie chyba zrobić tylko, jak już coś będziemy mieli, ale zobaczmy, dysk trzeci z instalki Sound Blastera ma jakąś mowę. Nie wiem, co to jest. Czy plik? Tutaj mamy jakąś. Możemy. Software. Instalacja. Coś tutaj jest. Speech. A, czyta tekst. Fajne może być. I będziemy mogli wypróbować. Monologi dla Windows. Przyznam się szczerze, że nie wiem, co to jest. Ale damy sobie tak. Damy sobie escape. I co? Zrobimy sobie... Co to będzie, jak dam setup exe? Czyta ładnie ze stacji dysków. Zobaczymy, co nam... To jest jakiś... Nie wiem, czy to jest dobrze. Ja tutaj to rozumuję, że to jest jakaś... Jakiś gadanko? No to powiedzmy, że... Powiedzmy, że spróbujemy sobie to zainstalować. Cokolwiek to jest. A najwyżej jak coś z Partoleto będę instalował na nowo. Chcę sobie zrobić 386 pod dostęp takiego wypasa. Instalacja komplet. Exit. A, widzicie, otworzył się nowy katalog. Ale to by się przydało podłączyć jakieś głośniki. Dajcie mi chwilkę. Dobra, nie dostanie mi ten kabel od wieży. Chciałem podpiąć do mojej diory, ale kabel jest za krótki, więc zobaczymy to kiedy indziej, jak już będę miał podpięte głośniory. Na razie jadę dalej z koksem. Dobra, nie wiem, co jeszcze by można było tutaj poinstalować. Na tą chwilę obecną chyba to wezmę, skręcę, słuchajcie, i będę dalej działał. No bo o kurde, tak to jest, mam. Czekajcie chwilę. Dobra, biorę, słuchajcie, wyłączam to, instaluję, skręcam, nie będę się już tutaj z tym pierdzielił, mam nadzieję, że was nie zanudzam dzisiaj, ale skręcimy sobie tak, to,
To sobie tutaj przykręcimy, tak jak to było. Tak, tam się terminatorek już nagrał. Kurde blat. Muszę sobie kupić takiego małego wkrętaka. Tu byśmy mieli. Także tutaj cała machineria jest chyba złożona tak jak należy. Klawcia to tutaj, szufladka pięknie, tak, fałga, mysz, kurwa, nie działa, ale to nie szkodzi. Sandblasterek jest, tu jest. No to chyba, słuchajcie, moi drodzy, to jest wszystko. Czy ta obudowa tutaj jest pusta? Weźmiemy sobie obudowę. No bo teraz to już tylko ciupać na gierach. Albo i nie tylko na gierach. Co tu się podeszło? Kable podeszły. No dobra. Tak, tutaj się ładnie zapięło. Oj Boże, jak z tej strony podejdzie, to z tej nie podejdzie. I tak sobie można do usranej śmierci. Dobra, to mamy tu. To nam na razie nie będzie potrzebne. To musimy sobie wkręcić tutaj. Nie wiem, czy wy to widzicie, co ja robię, ale tutaj nie ma co oglądać. Po prostu skręcamy obudowę. Muszę iść do mojego retro pokoju tam na dół. Tam mam przynajmniej głośniki, żeby można było sprawdzić naszą jednostkę pod względem, czy gra karta muzyczna. Zaraz się ktoś może tutaj nam powiedzieć, czy karta dźwiękowa. Już to przerabialiśmy miliard razy. Dobra, to by było na tyle. Czy po zakręceniu? Obudowy zadziała i to nie wiem, kurwa, dlaczego on jak się wyłączy, to się wiesza, a jak go włączę drugi raz, kurwa mać. I zjebany jest. Nie, no kurwa, z tym 386. A już się tak cieszyłem. Pokazuje się, że jakiś system wstrzymany wywala błąd. Już widzę, że jest źle, bo nie ma wejścia do... Monitor się nie włącza, za chwilę się włączy i będzie system halted. Nie wiem, co jest grane. No nie odpala. Nie wiem, może się zjebał. Nie mam pojęcia. Może już zmierzch przyszedł na ten komputer. Ciężko powiedzieć. Co tu jest, kurwa, grane? Nie wiem. Komputer. Widzicie? Takie coś się pojawia. Pika. Było dobrze. Spierdolił się. Dobra. Kończę to w chuj. Trzymajcie się i do następnego. Szczała, pa.